Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection. No i udało się spełnić obietnicę, którą wam dałem jakiś czas temu, że zrobię drugi odcinek w tygodniu, będzie bonusowy odcinek z War Selection, ale ostatnio przez te dwa tygodnie w zasadzie nie udało się chyba zrobić, tak, chyba przez dwa tygodnie nie udało się zrobić tego bonusowego odcinka i w końcu w tym tygodniu jest. Powtórkę nadesłał Jedi 324, który ma swoją miejscówkę tutaj? Tak, ma swoją miejscówkę bardzo bezpieczną w tym momencie, bardzo ładnie zwolofowany. Ma swoją miejscówkę w tym miejscu. Generalnie, czekajcie, ja tutaj podział na drużyny włączę, bo to, o nie to, to. Bo to jest jednak troszeczkę lepiej widoczne. Tak, zaraz się powinno tu... Tak, jest. I to nam pokazuje mniej więcej, jak wygląda mapa, jak wygląda sytuacja. Jednak wolę chyba nagrywać w ten sposób, chociaż to nie jest do końca idealne. Ale no, przynajmniej początek zawsze warto tak nagrać. No, w każdym razie... Wracając do rzeczy, nasz główny bohater ma już średniowiecze, jak na razie się nie działo zbyt wiele. Ten gość był raszowany w epoce kamienia Stone Warriorami przez tego gościa. Rzecz w tym, że no nie dostał jakichś żadnych większych strat. On miał tutaj blob z domków, ten blob z domków został zniszczony, ale no przypuszczam, że tak, to nie było bolesne. On robił, widziałem, że techa do limitu populacji i tak dalej, więc on miał i tak full populacji, także nie był to jakiś duży problem. Rzecz w tym, że tak, to jest drużynówka, w której wiem generalnie, co się wydarzy później. No i ten jakby opis nie zachęcał mnie jakoś szczególnie, szczerze powiedziawszy, do kolejnej drużynówki, w której no, działy się epickie rzeczy, ale... no ale chyba nie aż... W sensie wiecie, no, jak się coraz ogląda jakieś epickie powtórki, to później każda kolejna epicka mimo wszystko gra wydaje się taka dosyć standardowa. Tak niestety jest, dlatego też często ludzie narzekają, wcale nie tak często ludzie narzekają, że same nudne powtórki są, ale czasami narzekają właśnie ze względu na fakt, że jak po prostu cały czas się wrzuca coś epickiego, no to po prostu to, nawet te epickie rzeczy powszednieją. Dlatego no, ale w sensie właśnie, epickie rzeczy nie do końca mnie przekonały w opisie, ale jedno zdanie padło, które po prostu działa na mnie, nie powiem, że jak płachta na byka, bo to jest takie, wiecie, negatywne dosyć jakby skojarzenie, ale to jest taki trigger, który sprawia, że o, jestem zainteresowany prawie zawsze. Otóż padło zdanie, że są murarze i faktycznie są murarze. Patrzcie na tego gościa, murarz numer jeden, który... Okej, okay, miałem mówić, że ten mur jest sensowny, bo on w zasadzie jest sensowny. Problem polega... Okej, ta chłosza kompletnie nie ma sensu. Dobra, mur jest sensowny, ale ta chłosza nie ma najmniejszego sensu. Ale jest, no okej, w porządku. Chyba, że to jest, wiecie, jakiś tajny plan, nie wiem. Może to jest faktycznie, ale ona nawet stąd nie wyjedzie, więc chyba nie. Chyba jednak nie. Problem polega na tym, że ten gość buduje drugą warstwę murów, więc on gra w twierdzę krzyżowiec. On wyłączył w tym momencie tryb War Selection, on gra w twierdzę krzyżowiec i buduje zamek stulecia po prostu. Ale chciałbym to zrobić jakby, gdyby zrobił podwójny pierścień, o ja pierdziele, tutaj w ogóle to ten sam gość postawił? Tak. Co on tu zamurował? Chyba ten kamień, nie? Chyba tak. Oj, tu zaczął kolejny mur, tylko to już nie wiem po co w sumie. Okej, okay, no to rozumiem, bo to jest drugi pierścień murów wokół bazy. Okej, okay, w porządku. Dobra, czekajcie, nasz główny bohater wbił się tutaj całkiem głęboko w struktury nieprzyjaciela. Tutaj też był mur, ale on kompletnie nic nie dał, więc tutaj mamy potencjał na króla murarzy. Tutaj jest potencjał, ze względu na fakt, że no, zbudował mur, który po prostu nie muruje. To jest podstawowa cecha jakby króla murarzy, że buduje mur, ale który nie muruje. I to jest właśnie jakby bardzo istotne, bo mogą bardzo często ludzie właśnie no troszeczkę się mylić, no bo ten mur jednak muruje. On, no wiecie, on może jest troszeczkę nie do końca, nie no jest w porządku. Ten mur jest git. Chłosze są mniej git, już mówiłem, ale ten mur, no on muruje, generalnie spełnia swoją funkcję. Król murarzy buduje mur, który nie spełnia swojej funkcji, tak jak chociażby ten. Rzecz w tym, że no właśnie, on generalnie spełniałby swoją funkcję, gdyby prawdopodobnie został dokończony. I to też jest druga cecha, która charakteryzuje króla murarzy. To, że oni wkładają mnóstwo wysiłku w zbudowanie muru, którego dosłownie nie są w stanie, w sensie nie zdążają ukończyć ostatniej końcóweczki. I przez tą ostatnią końcóweczkę prześlizguje się jakiś nieprzyjaciel i wbija nam na plecy. Tak, to też jest cecha, która charakteryzuje króla murarzy. Ale dobra, mamy dwóch. To nie jest jeszcze koniec. Mamy tu bowiem kolejnego i to, och, to jest piękne. To jest piękne. Ale no, znowu, ten mur muruje.
ten mur jednak muruje i to całkiem skutecznie. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, to też jest ciekawe, tylko że to już jest inny gość, więc zostawmy go na razie, przyjrzyjmy się tym murom. Nie wiem, dlaczego to zostało tutaj postawione, prawdopodobnie zamysł był taki, że okej, postawię taki cypelek muru, tu sobie dupnę magazyn i będę sobie zbierał to drewno za murem. Nie wiem w sumie dlaczego, może myślą, że w sumie ci chłopi z żarcia na przykład przyjdą ukraść drewno, nie? Bo nie wiadomo, mogą tak zrobić w zasadzie, nie? Może dojść do jakiejś rebelii albo no, zwykła kradzież, w każdej społeczności istnieją złodzieje. Niektórzy nawet, wiecie, no sterują państwem, więc no tak, to jest możliwe, więc może dlatego ten murek tu został zbudowany. Jakby ci goście z żarcia postanowili ukraść drewno, no tylko że na razie w sumie tutaj i tak nie ma miejsca na magazyn, więc... No tak, to jest jeszcze takie nie do końca jasne, ale może wkrótce się dowiemy, o co tu tak naprawdę chodziło. Dalej mamy tego gościa, który porobił takie, no całkiem sensowne mury, powiem wam szczerze, bo one, Bandit 6, one w sensie, one utrudniają życie, nie? One utrudniają życie, to proszę, proszę, Bandit 6 chyba wie, co robi. One utrudniają życie, bo one, wiecie, no blokują wąskie przejścia, tu teoretycznie do jego bazy jest wejście tutaj, nie? Ale... z tej najbardziej frontalnej strony on jest jak najbardziej zastawiony i to jest zastawiony w taki sposób, że faktycznie bardzo ciężko byłoby przez to przejść, bo przebijecie się przez ten malutki murek, a tu nagle, kurczę, macie 50 takich malutkich murków do przebicia jeszcze, więc no to też jest, to też wydaje się sensowne, szczególnie, że on jeszcze tutaj też zamuruje i w zasadzie, jeżeli podmuruje tutaj jeszcze te dwa miejsca, to będzie całkowicie otoczony, będzie siedziba otoczona, szczególnie, że jeszcze tutaj na północy jest ten gość, który generalnie też, o, proszę bardzo. A to jest jeszcze inny murarz, ja pierdzielę, o kurde, ja nie wiem, co tu się dzieje, największe skupisko murarzy w historii War Selection chyba. No problem w tym, że król jest tylko jeden jak na razie, to jest chyba, czekajcie, który to był król, to był ten gość, na razie na króla on zdecydowanie najbardziej ma największe predyspozycje zostania królem murarzy, wydaje mi się. Bo ten gość mimo wszystko zrobił mur, który muruje. Ten gość, no już, znaczy wiecie, ten gość, on do końca się nie zamurował, ale te mury mają sens, nie? Więc tak, to jest nadal mur, który muruje. Tutaj jest jeszcze ten kamienny mur budował. On tutaj jakiś cypelek dostawił. To jest, co ciekawe, kolejny mur, który faktycznie muruje. I tutaj to są też mury, które faktycznie murują, więc... Znaczy, tutaj jest przejście, wydaje mi się, więc... No okej, może nie do końca murują. Ja pierdzielę, następny. Ej, tutaj każdy mur... No nie, jeszcze jeden! Co tu się odbywa w tej grze? Ja chrzanie! No tylu murarzy to ja nie widziałem nigdy w życiu. I jeszcze to... O, tu się jeszcze zamurował chłop! Doki, tutaj jest dzielnica portowa i dlatego stoi ten mur. Bardzo często między dzielnicami w dużych miastach w średniowieczu faktycznie stawiano mury. Jakieś tam mury, wiecie, w sensie były odgrodzone te dzielnice od siebie. No i tutaj mamy dzielnicę portową i ta dzielnica faktycznie jest odgrodzona. Gość ma, oczy, on jeszcze przy okazji zastawił domkami krawędź mapy. W porządku. I tutaj mamy kolejną porcję muru, rzecz w tym, że tutaj w zasadzie jest dostęp do tej bazy, tak czy siak. Więc to jest kolejny mur, który w zasadzie nie muruje. Rzecz w tym, że tutaj się zamurowali, więc w zasadzie... oddawak, nie? Przypominam, że dalej w sprzedaży są dwie moje książki W obronie wypraw krzyżowych i krucjaty, a Sprawa Polska z 2019 i 2020 roku wydane nakładem wydawnictwa Prohibita. Możecie je nabyć na stronie księgarni Multibook lub bezpośrednio u mnie, pisząc do mnie priwa na Discorda, Facebooka, gdziekolwiek. Druga sprawa, możecie także nabyć moje modele 3D, które drukuję i sprzedaję w moim sklepie Allegro. Wszelkie linki znajdziecie w opisie. Dostępne są także pliki STL, czyli pliki umożliwiające wydruk tychże modeli. Nie musicie kupować fizycznych modeli, możecie kupić, jeżeli macie drukarkę 3D, pliki do ich wydrukowania i wydrukować je sobie na własnej drukarce. To z kolei jest dostępne na moim sklepie na stronie Kult. A jeżeli chcecie po prostu te modele pooglądać, to zapraszam na mojego Instagrama. Oczywiście wszelkie linki znajdziecie w opisie. Sojusznik jest atakowany. Nie, to w zasadzie sojusznik atakuje. Coś tam poniszczył, ale no jestem zafascynowany tymi murarzami, więc chrzanić to, co się dzieje na mapie. No dobra, zobaczmy jeszcze tego gościa. On się faktycznie zamurował. Nie chcę nic mówić, on na tym cyplu się faktycznie zamurował. Więc tutaj jest naprawdę... Żeby się przebić, czerwoni muszą pokonać tyle murów. O!
Tylko jeden ten gość w tej drużynie, on się, to jako jedyny się chyba nie zamurował. Ten się gość nie zamurował jeszcze. No i nasz główny bohater też się nie zamurował. On ma wall of z budynków. O, okej, okay, się bije, widzę, że z jakąś kawalerią. No, patrzcie, nie zamurował się i ma problemy. Widzicie? To jest to. Nie, no tak naprawdę nie ma problemu w sumie. W sensie, no, stracił jeden domek, nie? I myślę, że więcej tutaj nie straci wcale. Chłopi zdążyli ukryć się w wieżyczkach. Chociaż, no, zobaczymy, co tu się wydarzy. To są Ronini na razie, czyli nie samurajowie konni. Dobra, czekajcie, jeszcze, okej, tam walka trwa i tutaj mamy kolejnego murarza, który zamurował pół mapy. Który zamurował pół mapy dosłownie. No, może nie pół, ale ćwierć. Jedną piątą. Można chyba tak powiedzieć, że zamurował jedną piątą mapy tym murem. Bo tutaj kilku graczy się kryje za tym murkiem. No ciekawa sytuacja. Dobra, wiecie co, ja przyspieszam, bo szczerze powiedziawszy, tu się na razie za wiele nie dzieje. Tu jakaś piechota się przypycha z jakąś kawalerią. Generalnie poza murowaniem za wiele tu się nie dzieje, faktycznie. Okej, okay. No tutaj drugi pierścień murów jednak nie został dostawiony. O, tu kolejny mur, który nie muruje i to jest znowu ten sam gość, nie? No. To jest znowu mur, który nie muruje. Więc on ma największe predyspozycje do zostania królem murarzy. Piszcie w komentarzach w zasadzie, co sądzicie, który zasługuje najbardziej na króla murarzy. W sensie ciężko wam będzie opisać, w sensie wskazać konkretnego, ale po niku możecie. Jak zaznaczę mury, to wiecie, widzicie, nie? Czyje to są murki. No i to jest ten też kamienny tego... A nie, to jest buba jakiś. Który to jest, kurde, buba? To ten jest, aha. Ja pierdzielę, no ja się gubię w tych murach, naprawdę. Dobra, przyspieszamy się. Nic nie dzieje na razie. Nic się nie dzieje. Ja tu już dobre 12 minut gadam o murach. Więc no... Jak dla kogo się nic nie dzieje, nie? Okej, okay, tutaj Ronini nadciągają, 24. Pytanie, czy tu jest... Jeżeli tu jest przejście, to ten gość... On bardziej zasłuży na tytuł króla murarzy. Nie, nie ma przejścia. Patrzcie, on się dobrze zamurował. Czy zamknie bramę? Zamknął. Chłosza się nawet odpaliła, się nawet przydała. Okej. Okay. Ej, w sumie to ma sens. Patrzcie, on się odgrodził tutaj. Jest w stanie wydobywać surowce i gość się nie może tu dostać. Znaczy, no, w tym momencie zniszczy bramę i się dostanie, nie? Ale generalnie to ten mur jednak miał dużo sensu. Okej, okay, tutaj ofensywa jest nadal kontynuowana przez sojuszników naszego głównego bohatera. Okej, okay, on się wdarł tak czy siak. Może w tym, że on tutaj zabije max 3 chłopa. A to jest ten gość, który... Czy tu jest przejście? Ja pierdzielę. Jeżeli tu jest przejście, to on jest królem murarzy na 100%. No jasne, że jest przejście. Znaczy wiecie, w sensie tutaj był mur, więc on widział ten mur. Generalnie, znaczy widział. Nie wiem, czy widział, ale mógł widzieć i stwierdził, że okej, okay, z tamtej strony jestem zamurowany. Nie muszę się murować. Więc no to nie jest jakby do końca jego wina. Ale w dalszym ciągu. Jeśli miał... Okej, kolejny mur. Jeśli miałbym się zastanawiać, który najbardziej zasłużył na tytuł króla murarzy, no to jednak chyba Bombom Moto. Przyspieszamy, zobaczmy, kto wygra ten pojedynek. No nie nasz główny bohater ostatecznie. Szczególnie, że tu nadciąga kolejna porcja kawalerii, ale piechoty też tutaj nie brakuje. Sporo tego wszystkiego. Naprawdę kilku graczy co najmniej rzuciło się w to miejsce. Co najmniej trzech. Już w tym momencie wiemy, że co najmniej trzech. Tych Chińczyków wprawdzie trudno jest odróżnić. Ale jednak jakoś się da. Bo na przykład, w sensie, patrzcie, ten ma od razu takie nienormalne te alfabet, a ten, drugi, ma jeszcze jakieś normalne w miarę litery na początku. To jest chyba tak klanowy w ogóle. Chyba. Dobra, tu się nic nie dzieje, ale patrzcie, jak oni blisko się zamuro. Kolejny mur! Ej, ten gość też zrobił sensowne zamurowanie tutaj. I on już w tym momencie robi Rosję. Dosłownie mur przed murem, to jest... No, rzut beretem. Łucznicy by dostrzelili przez ten mur, w drugi mur, nie? Bijąc. Okej, okay, no tutaj sieje zniszczenie ta piechota. Okej, okay, kolejny prosi o drewno. Coś się jednak dzieje tutaj, całkiem, znaczy wiecie, działo się od początku, nie? Okej, okay. No te murki mówią same za siebie, nie? Chyba mówią. Okej, okay, udało się odbudować bramę, ale to inny gość zbudował ten mur, bo to jest Chaoba, a to... Tak, to nie ten Chińczyk. Jakiś inny gość zbudował ten mur. To pewnie ten. Tak jest, wszystko jasne. O kurde, naprawdę tu się idzie pogubić w tych murach.
Jeszcze główny bohater nie postawił żadnego. I on chyba nie postawi. Dobra, tu jakaś kolejna ofensywa nadciąga. Jest tego całkiem sporo, tylko że to głównie milicja i łucznicy, więc to nie powinno raczej zadać jakiś... Okej, i wieżyczka, zdobyty teren, stawiam wieżyczkę, fajnie. A tutaj? No tutaj już mamy pierwsze IR. Znaczy nie wiem czy pierwsze, ale jedno z pierwszych na pewno. O, tutaj też ładnie, no tylko że właśnie, między domami pola się zasiewają. Tylko że chłopi nie będą po prostu wychodzić i ich zbierać, nie? No. A on ma IR? Też nie, ale nie, już prawie ma. Okej, okay, w drugiej drużynie przeciwnej. No, to jest... I to, a mówię teraz aktualnie absolutnie szczerze, jeżeli wydajecie pieniądze na mur, no to macie ich mniej na techa. No i taka jest kolej rzeczy. Dlatego teoretycznie w RTS-ach oni się za Chiny Ludowe przez to nie przebiją. Szczególnie, że tu jest Rosja, w zasadzie za Rosję Ludową. W sensie... Generalnie w RTS-ach chodzi o to, żeby jak najmniej wydać kasy, a mieć jak najwięcej, nie? Zresztą to w sumie w życiu też o to chodzi, nie? Nie, no dobra, może nie do końca w zasadzie. Ale to jest myślę, że taka bardziej generalna, wiecie, jakby ekonomiczna, jakby zasada. Która nie tylko w War Selection i w RTS-ach obowiązuje. No ale o to chodzi. Jeżeli wcześniej wydajecie kasę na mury, to macie mniej kasy na techa i no... Jesteście jakby spóźnieni. To jest jakby absolutnie oczywista sprawa, aczkolwiek ten gość też pobudował mury. Tylko że no zobaczcie jak on pobudował te mury i ile. A ile pobudowali na przykład ci goście. To jest ogromna różnica. To jest ogromna różnica w surowcach, w idle time'ie, na chłopach, którzy budowali te mury. Jak szybko można zbudować to, i oprzeć to jeszcze o budynki, a jak długo trwa zbudowanie czegoś takiego. To jest ogromna różnica wbrew pozorom. Niby mur, i tu mur, nie? Ale o, czy zamurowanie czegoś w ten sposób, jest w tym momencie 33 minuta, ten ciągnie dalej mur. No to ten też ma potencjał na zostanie królem murarzy. Okej, okay, no tutaj walka kawaleryjska, no ciekawa sprawa. Rzadko się spotyka takie pojedynki kawalerii, szczerze mówiąc chyba, nie? Okej, okay, patrzcie, ciekawe, on dostaje żarcie, on prosi o żarcie, dostaje żarcie, więc no drużyna jednak nie jest taka najgorsza chyba, aczkolwiek faktycznie to IR troszeczkę przegapili, no ale tak to jest, jak wspominałem, tak to jest, jeżeli budujemy okej, to mi się podoba nawet, szczególnie, że na to jest spokojnie zasięg, spokojnie stąd będzie zasięg, więc no do dzieła, to może zadziałać, problem polega na tym, że on ma prawie IR, Holden Tudix chyba wbił IR też, tylko nie wiem gdzie on kurde jest. Tu, okej, okay, on ma Rosję. Dobra, nie jest tak źle, nie jest tak źle z tym IR, szczerze powiedziawszy. Kawaleria nadciąga. No, a tu łucznicy, długie łuki bronią kurcze nabrzeża i one sobie radzą naprawdę nieźle. No, to marinsi, to są kurcze, jakby średniowieczni marinsi. Bo oni biją się na morzu, nie? Patrzcie, jak dobrze sobie radzą. Świetna robota. Trzeba mu to przyznać. Świetna robota. Oni to ugrają. Ta drużyna Marinesów to ugra. No oni już w tym momencie nie dopuszczają przeciwnika w zasięg. I oni to ugrają. Zobaczycie, szczególnie, że... A, to wieża z balonem. Okej, myślałem, że to wieża z IR. Ale nie, tu jeszcze się nie wbiło to IR. Aczkolwiek no to jest Brytania. Tu się ulepszają doki, już jest IR. A to jest inny gość, nie? Nie, to jest ten sam. No jego marinsi. Oj, aj, dostali marinsi mocno. Dużo ich zginęło, no jednak ponieśli ofiary. I tu jeszcze desant poszedł. Wow, kurczę, rzadko się spotyka takie rzeczy. Rzadko się spotyka takie rzeczy. Żeby połączyć trzy elementy, czyli okręty z katapultami, okej, tu jeszcze dużo galer, no mamy bitwę, której nie widujemy takich bitew zbyt często w War Selection, szczerze mówiąc. Desant połączony z okręty z katapultami, galery, łucznicy, którzy bronią, jeszcze galery, które bronią, aż tak złożonych bitew, wiecie, morsko-lądowych, w zasadzie nie mamy w War Selection, szczerze powiedziawszy. No tutaj od strony lądu też próba zaatakowania, no ale... Chłopaki, no darujcie sobie, to nie jesteście w stanie tego ruszyć w tym momencie.
Powiedzmy sobie szczerze, zobaczmy na tą bitwę, no i to morze zostało całkowicie skasowane. Jeszcze została ta garstka Marinesów też. No i oni coś tam mogą podziałać, oni naprawdę zadają duże obrażenia tym galerom, no tylko że zostali osamotnieni i prawdopodobnie za chwilę zostaną już wyrżnięci w pień ze względu na fakt, że te galery zadają ataki AOE, w sensie wystrzeliwują kilka strzał jednocześnie, więc to są quasi ataki AOE. No i tak, ta ofensywa strony może została skasowana totalnie. No i tak, żółty ma na tyle daleko świątynię, że on jest w zasadzie bezpieczny, rzecz w tym, że on ma produkcji dużo. Chociaż produkcja, ale wydobycia chyba nie. Wydobycie ma w miarę chyba bezpieczne, nie jestem pewien. No ale tu możemy jeszcze jakieś starcia na morzu zaobserwować, myślę. Okej, co on robi? Robi sików. Nasz główny bohater podchodzi sikami. Tutaj nadal kawaleria. Pojawili się jacyś łucznicy jakiegoś Hinola. Tutaj mur nadal niedokończony. Dalej otrzymał znowu żelazo. Patrzcie na to. Jednak kiedy poprosi, otrzymuje. Trzeba przyznać to jego drużynie, znaczy w sensie przeciwnej drużynie, okej, i robi się w tym momencie samochody pancerne. Drużynie przeciwnej trzeba przyznać, że faktycznie wysyła te surowce. Dobra, że tu się coś dzieje. Okej. X-Minecraft wyszedł z bazy. Rzecz w tym, że ten Rusek jakoś tak strasznie mało rzeczy ma. To jest X-Minecraft? Tak. Rusy dosyć szybko są w stanie zacząć grać w IR, robiąc chociażby żołnierzy rosyjskich, którzy są bardzo mocni, jeżeli zrobimy drugie IR później i damy im granaty. Oni są mega mocni. Okej. Kolejna ofensywa, tym razem galeony. Patrzcie, tutaj jest też okręt załadowany, więc może być z desantem. Zobaczymy, co tu się wydarzy. No na razie problem polega na tym, że tutaj się już ulepsza całe nabrzeże. No tutaj nie ma, jest jedna wieżyczka w zasadzie. No to jest nadal wykonalne. Ja bym faktycznie inwestował tu w morze, bo to jest wykonalne, absolutnie wykonalne. Trzeba pokasować tylko te galery. Co to jest? Kuter rybacki. On się nie może wysadzać, nie? Te jakieś chyba japońskie czy chińskie okręty się mogą wysadzać? Coś w tym stylu? Okej. No i patrzcie, muszkieterzy teraz desantowani. Kurcze. Epickie. Ej, ostatnio naprawdę podobają mi się te powtórki. To nie są jakieś nie wiadomo jak fajne rzeczy, ale są takie mega jakby realistyczne, bo macie, kurcze, parę okrętów podpływa, robi desant na nabrzeżu. To mega fajnie wygląda. Okej, pojawiła się horda galer do obrony. No i coś czuję, że te galeony mogą sobie z tym nie poradzić. Bo galery, wbrew pozorom, w dużej liczbie, są troszeczkę od galer... W sensie, w przeliczeniu na pieniądze wydaje mi się, że galery są mocniejsze od galeonów. Takie odnoszę wrażenie. Chociaż może się mylę. Jednak ten ostrzał z tych strzał nie zada jakichś super dużych obrażeń. Gdyby ta wieżyczka miała zasięg, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Jeszcze ta piechota robi kawał dobrej roboty, więc ten desant tutaj był naprawdę fajnie przemyślany. Przydałoby się jeszcze paru... O tutaj, no w tym miejscu... Kurczę, on ma naprawdę... Ten gość ma możliwość zniszczenia tego typa bardzo łatwo, moim zdaniem. Ten gość praktycznie nie ma nic. Okej, pojawiły się kutry z KM-ami. I to jest... Okej, i tutaj kutry rybackie ulepszały się w kutry z KM-ami. No i to już jest koniec. Z kutrami i z KM-ami sobie chyba nie poradzą te galeony. Tak mi się wydaje. Chociaż patrzcie, ta piechota jakoś wytrzymuje? On powinien się zdropić dokładnie w tym miejscu, wyczyścić ten obszar, wysadzić tu jakiś nawet chłopa i myślę, że to by było zdecydowanie lepsze. I tutaj postawić wieżyczki po prostu. Okej, on sobie radzi jednak z tym. Ej, to jest ciekawe. Kolejne galeony nadciągają. To jest najciekawsze miejsce na mapie, mimo że nasz główny bohater z sikami już w tym momencie przebija się na tego Chińczyka, który zbudował jednak mur, który nie muruje. Więc potencjał na zdobycie tytułu Króla Murarzy jest. Kolejne galeony. Piechota też się pojawia i tutaj też chyba kolejny desant został odpalony. Te doki zostały totalnie zniszczone. To miejsce, to jest to miejsce, które musisz zaatakować. Tak mi się wydaje. No bez tego, jeżeli... No tutaj nie ma się sensu pchać na te cztery wieżyczki, moim zdaniem. Ale to jest miejsce absolutnie do zdobycia. Nie dość, że możliwe do zdobycia, to jeszcze konieczne do zdobycia. I myślę, że spory błąd popełnia ten gracz. Okej, wreszcie się tam ruszył. Dobrze. Okej, świetnie. Dobra, no tu sikowie wbili.
No on ma wyłącznie piechotę, wyłącznie tych Sików i on... A nie, samochód pancerny się pojawił. No Chiny mają spore problemy, nie wiem dlaczego... A, tutaj była odpalona milicja, ewidentnie, bo jest na razie zero. Więc albo wbił dopiero IR i ulepszył domki, chociaż patrzcie na to, nadciągają słonie, balisty, Sipachowie, więc myślę, że możliwe, że ta ofensywa zostanie zamknięta mimo wszystko. No tutaj łucznicy hasają. Tak, 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 wieżyczka zniszczona, trzeba zdesantować chłopów i zająć ten obszar moim zdaniem. To jest absolutnie kluczowe do wyeliminowania tego gracza. Znaczy kluczowe, w sensie byłoby to dużo łatwiejsze, gdyby się dało postawić tutaj doki i stąd robić okręty, które od razu po wyjściu mogłyby strzelać w ratusz. Trzeba to zrobić, panowie, trzeba to zrobić. Tylko, że tutaj... Okej, kolejne galeony. Tutaj Buba jeszcze zaczął robić... I to też dobra wiadomość, bo jest w stanie odciąć wsparcie, które nadciąga na północ. Ej, ta ofensywa tu na morzu jest mega, mega epicka. Tak, trzeba odciąć tego gościa, żeby nie był w stanie wesprzeć. Okej, tu pojawili się żołnierze. No to nie jest dobra wiadomość. Oni, kurczę, zadają duże obrażenia. Okrętą. Ej, ta ofensywa została zamknięta już w tym momencie. Lekkie karabiny maszyn. Dobra, czyli to już nic z tego nie wyjdzie. Po prostu spóźniony. Spóźniony desant w to miejsce. Gdyby wcześniej udało się to zrobić. Tylko, że on nie ma IR nadal chyba. Nie, on robi teraz Brytanię, więc to jeszcze nie jest koniec. Ej, jak on robi Brytanię, to jeszcze nie jest koniec. Dobra, tu kolejna ofensywa Sików, połączona z czerwonymi diabłami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tutaj przyczółek sobie zbudowali... O, to ten król murarzy poprzedni. On sobie buduje tutaj przyczółek. Do zbierania tego żelaza. No i w sumie dobra, dobra decyzja. Okej, tu jakiś mały desant. Nieliczna grupa żołnierzy. Zabije czterech chłopa tutaj, ale zobaczymy, czy zrobi coś więcej. Szczególnie, że tu już naciągają rosyjscy partyzanci. No i ta ofensywa. Coś czuję, są jeszcze już samochody pancerne, że ta ofensywa może jednak skończyć tego Chińczyka. Nie! Są żołnierze. Zet Yati przybył z żołnierzami. Kurczę, ale no teraz pograłbym w to War Selection, szczerze powiedziawszy. Na tych drużynówkach się dzieją naprawdę. Fajne są te drużynówki. Kurczę, no żaden inny RTS nie jest w stanie czegoś takiego zagwarantować jak to War Selection nieszczęsne. Może nie żaden inny, ale jest naprawdę niewiele RTS-ów. Okej, okay, Jedi prosi o więcej Irona i on robi już w tym momencie IR2. Po co IR2? Znaczy w sensie, po co? No wiadomo, nie? Ale w sensie, co konkretnie ma mają Indie w IR2? Prawdopodobnie, z tego co pamiętam, słonie generalnie. Czy oni chyba słonie z KM-ami mają w IR1, ale słonie z moździerzami mają w IR2? W ten sposób. Okej, okay, Rust jednak skierowali się na północ przeciwko... drugiemu Ruskowi, temu konkretnie, który jeszcze jest Polska. Patrzcie, jak goś zastawił domami i wieżami swoją świątynię, też bardzo sensowne. Okej, okay, jak wygląda tu sytuacja? Okręty z bombardami i kolejny desant będzie? Na razie chyba nie, tu się ulepszają robotnicy i oni się chyba będą desantować. Okej, okay, bandyt pyta, czy on jest bliski IR2, 50%, chyba więcej niż 50%. Nie, nie, okej, okay, kłamie. Kutry z KM-ami. Ten bandit wysyła cały czas surowce. Który to jest ten bandit? Nie, to jest jakiś... On cud świata robi, chłop! W połowie drogi. Nieźle. Okej, kopalnie. 666 napisał. Okej, no. Bardzo ciekawe, panie Chińczyku. Bardzo, bardzo. Okej, okay, no i zobaczymy. No, na razie na wodzie się nic nie dzieje. Jest chwilowy zastój na lądzie tymczasem. Tutaj mamy jakąś walkę. O kurde, walkę tu... O ja pierdzielę! Co tu się wydarzyło? To ci Sikowie, patrzcie na to. Nie, to partyzanci... O, jakaś arta bije. A, to lekki kosy śmierci. Coś... Tak, 30 fragów. Tutaj dupnęła kosa śmierci na 100%. No i ten przyczółek został totalnie zaorany. Ten przyczółek totalnie zaorany. Znowu nadciągają żołnierze. Znowu ten Zet Yati. I do tego pojawili się polscy ułani. Czerwony Chińczyk prosi o żarcie.
Okej, okay, Buba ma łuczników na razie tylko. Tutaj coś się dzieje. No nie, na razie kutry z kamami wypuściły się na mały zwiat. Ale prawdopodobnie zostaną szybko pogonione. No jak dla mnie tutaj nadal desant wchodzi w grę. I ja bym to absolutnie rozważał. Albo desant, albo po prostu ostrzał, bo no to jest tak słaby, to jest tak słaby punkt. Tu w ogóle nie ma wieżyczek na nabrzeżu i tutaj nie bardzo jest jak je postawić. Znaczy nie, no dałoby się tutaj w sumie, no. Okej, okay, tutaj walka nadal trwa. Rzecz... O, Zetia... Ej, ten Zetiat jest naprawdę ogarnięty. Ma w tym momencie FT-17, ma żołnierzy i to może zaboleć gościa, który kończy robić Niemcy. Holden Tudix. Ajajaj, no jest problem. Trzeba mu pomóc. Myślę, że koniecznie trzeba mu pomóc. X Minecraft ma jeszcze haubice i samochody pancerne. Trzeba mu pomóc koniecznie, bo ten gość, no on będzie miał jakby nie patrzeć Niemcy za chwilę, więc to nie jest typ, który nic kompletnie nie robi. Więc myślę, że warto byłoby go obronić, a na razie brama prawdopodobnie nie wytrzyma.